Stara kopalnia trafiła na listę Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, który łączy w sobie obiekty turystyczne z 44 krajów. W Polsce na tę listę wpisanych jest jedynie 7 zabytkowych obiektów przemysłowych. Dla Starej Kopalni oznacza to promocję w Europie i możliwość ściągnięcia do miasta zagranicznych turystów i pasjonatów przemysłu. O wejście do grona ERIK Stara Kopalnia starała się od stycznia bieżącego roku, ale dopiero w czerwcu zakończyła się weryfikacja wniosku i wizytacja osób odpowiedzialnych za przyznawanie miejsc na tym międzynarodowym szlaku, mówi dyrektor Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia Anna Żabska. Przede wszystkim musieliśmy złożyć aplikację i zostaliśmy podani audytowi. Przyjechał do nas audytor reprezentujący Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego. W bardzo skrupulatny sposób zrobił wywiad tutaj z nami, a także przeszedł całą trasę zwiedzania. Formularz, który był wypełniany przez niego, no, był dosyć obszerny, bo miał prawie ponad 40 stron, więc naprawdę bardzo szczegółowo byliśmy pytani, począwszy od kwestii obsługi klienta, po ścieżki zwiedzania, a także po samą rewitalizację, czyli co zostało z jakich środków i w jakim stopniu zrewitalizowane. To zostało później następnie przeanalizowane przez zarząd tego europejskiego szlaku i, co nas bardzo cieszyło, zostaliśmy przyjęci na listę obiektów dziedzictwa przemysłowego. Tylko 80 obiektów na szlaku jest tak zwanymi punktami kotwicznymi. Do tego grona dołączyła również Stara Kopalnia. Punkty kotwiczne to najważniejsze obiekty dziedzictwa przemysłowego w Europie. Informacja o tym, że Wałbrzyska Kopalnia znalazła się na tym szlaku, trafiła już do ponad 200 obiektów turystycznych w Europie. Promocja za granicą nie należy do najłatwiejszych, ani też do najtańszych, więc to jest dla nas w tym momencie najmniej kosztochłonny forma promocji za granicą. To także daje nam możliwość do udziału w konferencjach, sympozjach, które ten szlak co roku organizuje. Do promocji nie tylko Starej Kopalni, ale także Wałbrzycha i całej aglomeracji Wałbrzycha. Spodziewamy się, że dzięki temu więcej turystów zagranicznych będzie do nas przyjeżdżało, dlatego że tak jak wszyscy, którzy tutaj byli, oglądali ten obiekt, wiedzą, że ma on potencjał znacznie wykraczający poza możliwości regionalne, krajowe, a najbardziej może rozwinąć skrzydło właśnie na arenie międzynarodowej. W Polsce do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego oprócz Starej Kopalni należy jeszcze 6 obiektów. Ekspozeum w Bydgoszczy, Manufaktura w Łodzi, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, Tyskie Browarium, Kopalnia Guido w Zabrzu i Muzeum Browaru w Żywcu. Stara Kopalnia jest jedynym takim zabytkiem na Dolnym Śląsku. Teraz Stara Kopalnia szykuje się do uroczystego świętowania swojego sukcesu. Oczywiście szykujemy się również pod taką bardziej uroczystą jakby inaugurację tego naszego przyłączenia się do tego szlaku już z przyjazdem gości zaproszonych, a także przedstawicieli samego ERIK, bo to oni na pewno najlepiej też będą mogli opowiedzieć o tego, jakie korzyści przyniesie nam udział w tej organizacji.